W dniach 3 i 4 lipca trenerzy oraz zawodnicy klubów sportów walki Satori Jaworzno, Łukasz Proksa, Marek Tarabura, Bartosz Machna, Dawid Kajdy, Aleksandra Masternak oraz Patryk Urban reprezentowali nasze miasto oraz kraj w Mistrzostwach Europy Judokata, które odbyły się w podwarszawskim Józefowie. Podczas startu bardzo cieszyła wysoka forma naszych zawodników. Było to konsekwencją naprawdę bardzo ciężkich, przepracowanych ostatnich miesięcy. W ciągu 3 miesięcy stosowaliśmy w Pucharze Polski, w Mistrzostwach Polski i w tym finalnym turnieju Mistrzostw Europy. Jako pierwsi na macie stanęli trenerzy Bartosz Machna i Dawid Kajdy, rywalizujący w konkurencji Nagenokata, zawierającej 15 rzutów podzielonych na 5 serii, w tym rzuty ręczne, rzuty biodrowe, rzuty nożne, rzuty poświęcenia z upadkiem na plecy oraz rzuty poświęcenia z upadkiem na bok. Sportowcy naszego miasta nie zawiedli i po udanym występie sięgnęli po swój życiowy sukces, zdobywając brązowe medale. Drugą parą na macie byli trenerzy Łukasz Proksa i Marek Tarabura w konkurencji Katame no Kata, skład której tworzą chwyty podzielone na 3 grupy po 5 technik, takich jak trzymania, dźwiganie oraz duszenia. Nasi zawodnicy po bardzo wysoko ocenionych pokazach zajęli historyczne 3 miejsca. W Mistrzostwach Europy Judokata debiutowała para młodzieżowców klubu sportów walki Satori Jaworzno, Aleksandra Masternak oraz Patryk Urban. Startujący w konkurencji Nage no Kata jaworznianie, pomimo dużej presji związanej ze startem w zawodach tej rangi, na macie prezentowali się jak para weteranów. Po znakomitym występie zdobyli tytuły wicemistrzów Europy. Przy mocno obsadzonej kategorii wystartowały tylko 4 najlepsze pary. Po dobrym występie, dobrych notach od sędziów zdobyliśmy tytuł wicemistrzów Europy. Razem z Aleksandrą wracamy po kontuzji. Po udanym starcie w Mistrzostwach Europy planujemy następne starty w Mistrzostwach Polski. Tytuł ten nie byłby możliwy dzięki trenerom, którzy poświęcili nam swój własny czas, żeby nas dobrze i godnie przygotować do tego startu. Zdobyte doświadczenia w tak ważnej imprezie sportowej z pewnością zaprocentują jeszcze wyższymi lokatami w zawodach krajowych i międzynarodowych. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.